Witam ponownie. Dragon z tej strony. Zapraszam na kolejny filmik. Słuchajcie, odwiedziliśmy pewien schron i po zejściu na dół właściwie okazało się, że znajduje się tam coś ciekawego. A mianowicie, słuchajcie, udało nam się znaleźć betonowe hełmy. Także są to jakieś odlewy. Tutaj nawet kolega sobie zażartował, że no Niemcy byli tak zmuszeni już do walki na wszystkich frontach, że nawet nie mieli metalu, to musieli, słuchajcie, w betonowych hełmach walczyć. A natomiast, no słuchajcie, to jest tylko taki żarcik, prawda? Zawsze idzie się pośmiać. Ale ogólnie ciekawy obiekt. Wszystko było po wojnie już przerabiane. No i sami widzicie, jak to wygląda w tej chwili. Lokalizacja, że mi się nie podam. Oczywiście wiadomo z jakich względów, że no, nie chcemy, aby tam, prawda, za nami łaził w ten sposób, powiem może. Ale warto takie coś zwiedzić, tym bardziej, że wszystko jest otwarte. Obiekt jest zapomniany. Aha, jeszcze słuchajcie, słyszałem ogólnie też taką wersję, że te hełmy są tam po to pozostawione jako, tak można powiedzieć, jako pamiątka, jako pomnik niby żołnierzom, którzy tam mieli, prawda, zginąć w owym schronie, czy to podczas bombardowania, czy to podczas ataku, dokładnie tutaj w te rejony mniej więcej. Natomiast słuchajcie, to najprawdopodobniej jest to bajka, także tym się akurat proszę nie przejmować. Ktoś po prostu chyba jakiś bajek nam opowiadał i tyle, no. Są to zwyczajne odlewy betonowe, no tylko pytanie po co? Co one tam robią właściwie? To jest dziwne pytanie, właśnie dziwne pytanie. Jak tutaj, słuchajcie, można powiedzieć, dlaczego one tam się wzięły w sumie? Co one tam robiły i tak dalej, no. To, że taki krótki materiał, bo nie było już czasu kręcić filmiku. Trzeba było jechać dalej, no i niestety filmik taki jaki jest, no taki jest, sami widzicie w sumie. Także to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia.